Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Te słowa są o nas. To my jesteśmy tymi uczniami, których Pan posyła. Tam, gdzie teraz aktualnie jesteśmy, tam, gdzie żyjemy. Do naszych szkół, uczelni, do naszych miejsc pracy. I daje nam obietnicę, że będą dziać się wielkie rzeczy. A skoro On tak obiecuje, to te rzeczy wielkie będą się działy. Nie zapewnia nas o tym, że będzie nam łatwo, prosto i przyjemnie. Ale jesteśmy przekonani o tym, że On będzie z nami. I jedyne, co mamy, z czym mamy się dzielić, to Jego pokój. I dobro, które chce przez nas objawiać, mimo tego, że może ono nie być przyjęte, że nasz pokój może nie zostać przyjęty przez kogoś, to mamy wierzyć, że i tak mogą dziać się wielkie rzeczy. I mimo tego, że ten nasz pokój może zostać nieprzyjęty, to my go nie utracimy. A nie utracimy go dlatego, że mamy osobistą relację z Panem Bogiem, z taką świadomością, że On nas posyła i stawia nas właśnie w takim konkretnym miejscu naszego życia. Dlatego idźmy i z odwagą dawajmy pokój innym.